Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, 20 odcinku, specjalnym odcinku oceny TikToków. Tak jak widzicie, na liczniku trwa on godzinę. To jest właśnie moja niespodzianka, mój specjalny odcinek. I rozkład jazdy myślę, że jest wszystkim znany i nie trzeba go powtarzać. Kilka uzasadnień na to, dlaczego nie je w barze. Warzywa są pełne substancji antyodżywczych, czy też antymetabolicznych, które utrudniają wchłanianie poszczególnych składników odżywczych, takich jak na przykład wapń czy też żelazo, a ponadto mogą doprowadzić do nieszczelności jelita z uwagi na swoją ciężkostranność. W warzywach nie znajdują się żadne niezbędne składniki odżywcze. Dobra, kurwa. Zaczniemy od małego hejtu i totalnie subiektywnej oceny, także jakby tutaj tego nie bierzcie pod uwagę. Zanim przejdę do merytoryki, chciałbym powiedzieć, że gość ma strasznie wkurwiający sposób wypowiedzi. W sensie mi się, no nie mogę tego słuchać, jakby patrzę na tą mimikę twarzy, mam wrażenie, jakby on coś z twarzą robił specjalnie, jakby to była nienaturalna mowa. Ale przechodząc już do merytoryki. Co ty, kurwa, debilu, nie no, ale już tak serio, całkiem, to naprawdę nie wiem, co on pierdolę głupoty. Okej, zacznijmy od początku, że warzywa są pełne substancji antyodżywczych. Jest coś takiego jak substancja antyodżywcza, tak, to jest prawda, tylko że one są antyodżywcze nie z samego faktu, że są, tylko w pewnych ilościach i w pewnych względach. Przykładowo, mamy substancję antyodżywczą, jaką jest chociażby kwas fitynowy, który znajduje się chociażby w pełnych ziarnach czy w orzechach. I co robi kwas fitynowy dobrego na przykład? To jest to, że zmniejsza ilość wchłanianych metali ciężkich. Czyli jeżeli byśmy jedli na przykład dużo, nie wiem, ryb i dużo produktów, które zawierają na przykład rtęć czy żelazo, no to wtedy ten kwas nie zrobi nam krzywdy, dlatego że wręcz przeciwnie, będzie odżywczą substancją, nie antyodżywczą. I to samo jest z warzywami, że po prostu w pewnych ilościach te warzywa mogą zmniejszać wchłanianie pewnych składników, tylko trzeba pamiętać o tym, że te składniki też są przez te warzywa dostarczane. Druga rzecz, że utrudniają wchłanianie tam mikroelementów i tak dalej. Tak, utrudniają po części, tu znowu zależy od ilości. Utrudnia bardziej ilość błonnika niż samych warzyw, dlatego że jeżeli spożywamy bardzo dużą ilość błonnika, to też będziemy wchłaniać po prostu mniej mikroelementów z diety, dlatego tego błonnika nie może być za dużo. Ale jeżeli ktoś nie je ponad kilograma warzyw dziennie, czy więcej niż grubo ponad kilograma warzyw dziennie, to tego błonnika tak dużo nie dostarczy, dlatego że około, wiadomo, że to zależy od warzywa, no ale można powiedzieć, że 100 gramów jakiegoś warzywa ma około 2 gramów błonnika. Dzienne zalecane spożycie to jest powiedzmy 25-30, więc można powiedzieć, że z samych warzyw można było spożyć około 1,5 kilo tych warzyw. Wiadomo, że jeszcze ludzie jedzą na przykład owoce, właśnie pełne ziarna, orzechy, które też dostarczają błonnik. Dlatego też zalecenia WHO są jakie są, czyli mówimy tutaj o 400 gramach warzyw dziennie, a nie o 4 kg warzyw dziennie. Nie znajdują się żadne niezbędne składniki odżywcze. To jest akurat prawda. Można dostarczyć wszystkich tych składników, które możemy dostarczyć z warzyw, z innych źródeł, z tym, że wiąże się to też również z większym spożyciem kalorii. I jeżeli ktoś przykładowo ma dietę 1800 kalorii, bo jest na przykład 60-kilogramową kobietą, która chce schudnąć, to dieta bez warzyw może być dietą niedoborową, dlatego że nie będzie w stanie dostarczyć wszystkich mikroelementów z innych produktów, które zawierają więcej kalorii. Proste. Lecimy dalej. Co tu jeszcze jest? Adrianie, bo on się wypowiadał tutaj w różnych komentarzach, w sensie jakby komentował, że jeżeli ktoś chce komentować, hejtować, cokolwiek, to żeby robił to merytorycznie. Gościu, może zacznij ty najpierw merytorycznie mówić, bo to, że ty powiesz kilka fajnych haseł, to chuja to znaczy, bo nie masz za tym badań. Pokaż mi badania, które to potwierdzą i nie mówię tu o jednym, kurwa, badaniu gdzieś tam na kimś tam, tylko pokaż mi tutaj metaanalizy, pokaż mi tutaj dziesiątki badań, które pokażą, że dieta, w której nie ma warzyw, a te składniki są dostarczone z innych źródeł, jest lepsza niż dieta z warzywami. Bo jak inaczej będzie skonstruowane badanie, to nie ma, kurwa, sensu. Lecimy dalej. Zróbmy tutaj naturalny Viagra drink. Co tu jest? Arbuzik. Dobrze. Ananasik. Panasie, dobry smak ma się. Na kutasie. Co to? Imbir? Jest imbir? Tak, imbir. Fenugreek. To jest żeńszeń? Chyba, nie wiem. Nie powiedziałbym, że jest naturalna Viagra, to jest za dużo powiedziane, bo na pewno to nie będzie działało jak sildenafil i to w takich dawkach, ale ma to sens. Jakby to nie jest tak, że to jest głupie. Bo tak,
arbuz zawiera naturalnie cytrulinę. Zawiera najwięcej cytruliny w ogóle ze wszystkich źródeł na 100 gramów, dlatego że w 100 gramach arbuza mamy około 300 mg cytruliny, więc taka porcja przed treningiem dobra z arbuza, no to by wynosiła około 1,5 kg czy 2 kg arbuza. To będziecie mieć pompę jak normalni podawcy cytruliny, a cytrulina poprawia ukrwienie, więc ogólnie cytrulina na przykład jest polecana w przypadku impotencji i generalnie problemów z pipi, wiecie o co chodzi, git. Ananas, nie wiem, szczerze mówiąc, pewnie też ma jakąś tam substancję, no i tak samo właśnie imbir czy żeńszeń, to też te jakby ekstrakty są często polecane przy problemach z zaburzeniami erekcji, potencji i tak dalej, więc jak najbardziej coś takiego może mieć sens, aczkolwiek no ja jestem zdania, że jeżeli możemy coś dostarczyć z jednej tabletki zamiast wydawać w chuj pieniędzy tak naprawdę, bo to jest dużo pieniędzy, żeby zrobić z takiego koktajl, i generalnie właśnie, wiecie, też kalorii dostarczyć do tego i tak dalej, no to ja jestem raczej zdania, że jeżeli ktoś ma rzeczywiście problemy z potencją, z byciem w gotowości, no to powinien zasięgnąć innych źródeł i, że tak powiem, wyeliminować w pierwszej kolejności rzeczy, które przeszkadzają mu w tym, zamiast sięgać po naturalne jakieś tam wiagry. Dalej. Git, ale widziałem to już za granicą i nie oznaczał. Biłem, bo chciałem sam nagrać. Ustawienie stóp na maszynie, na suwnicy i w sensie jak ustawicie stopy, to tak będą angażowały się uda. Zobaczmy. Mięśnie dwugłowy, zewnętrzne mięśnie uda, mięśnie czworogłowy plus dwugłowy, wewnętrzne mięśnie uda. No. Znaczy, no nie. Najbardziej tutaj zmyliło to, że było ustawienie, w którym było napisane czworogłowy i dwugłowy. Bo to trochę, w sensie wiadomo, że to jest TikTok i nie wszystko da się wytłumaczyć, no ale według mnie można było to wytłumaczyć łatwo. Chodzi o to, że będzie większe zaangażowanie danego mięśnia w poszczególnym ustawieniu. Niemniej jednak wyciskanie na suwnicy to jest przede wszystkim ćwiczenie na czworogłowy uda. To jakby trzeba o tym pamiętać. Tylko po prostu rzeczywiście, jak weźmiemy wyżej nogi, to bardziej będą pracowały pośladki czy dwugłowy, a jeżeli będziemy niżej nogi, to bardziej czworogłowy, dlatego że będzie większe zgięcie w kolanie, a im większe zgięcie w kolanie, tym będzie bardziej pracowała przednia taśma. To jest tak jak przy przysiadach. Jeżeli robimy fronty, no to bardziej pracuje czworogłowy uda. Jeżeli robimy low bar do boksa sumo, to bardziej pośladki i dwugłowy. Co nie zmienia faktu, że dalej ten czworogłowy pracuje, więc o tym pamiętajcie. Ale tak, jak najbardziej takimi zmianami w ustawieniu stóp można się pobawić. Ja sam jakby w swoich planach też nieraz rozpisywałem, że na przykład właśnie stopy wysoko albo stopy wąsko na platformie, żeby po prostu no bardziej coś wyciągnąć z tego ćwiczenia, nie? Siłownia to nie rewia mody. Zrobić zdjęcie tylko przyszła, a w domu pewnie nawet worka ziemniaków nie podniesie. Ile tak rysujesz, dziewczynko? 20 kilo? Dobrze. Nie każdy się ubiera na siłkę jak chce, nie? Tylko się myjcie po prostu. Jakby to jest jedyna rzecz, o którą proszę i której się powinno wymagać, to jest po prostu higiena. I tu od razu mówię, że jeżeli ktoś przyjdzie umyty na siłowni i się spoci, to nie będzie śmierdział. Bo nie śmierdzi pot, tylko śmierdzą bakterie, które, że tak powiem, tam gniją i no pozostają. Jak się spocicie i się nie umyjecie przez 20 godzin, no to będziecie jebać strasznie. Ale jeżeli się umyjecie i czyści się, spocicie, no to git. No generalnie w sensie trzeba naprawdę się długo nie myć, żeby śmierdzieć. No, jakby, no kurwa, nie oszukujmy się, nie? Ja nie mówię, żeby się teraz myć dwa razy dziennie, bo ja też nie zawsze chodzę umyty na siłownię, prawda? Ale to nie znaczy, że śmierdzę. Wiecie, co to kurwa było? Airbike. No tak. Kurwa, debil. Mocne. Ale co prawda ja nie wiem po chuju oni takie ćwiczenia, w sensie nie wiem. Wiem, no chodzi o wyświetlenia, no bo to się rzuci w oczy, jak ktoś takiego ktoś robi, no to jest totalnie bez sensu. No ale to, tam do ćwiczeń to był airbag, typowo. Dalej. Krótka reklama, czas start. Jeżeli chcesz się nauczyć, jak układać plany treningowe, jeżeli chcesz coś wiedzieć więcej na temat programowania treningowego, to koniecznie wejdź w pierwszy link w opisie. Zapisz się do szkoły programowania treningowego. Jest to newsletter, w którym dostaniesz 11 bezpłatnych maili z wiedzą na ten temat.
trash ab exercises and better options, czyli chujowe ćwiczenia na brzuch, takie do śmieci, a i lepsze opcje korona. Korona nie jest lepszą opcją, nigdy. Już lepiej mieć normalnie grypę. No dobrze, no anatomy, dawaj ćwiczenia. To jest chujowe, okej, okay, dobrze. Okej. Okay. No dobra, nieważne, no, okej, okay. Powiedzmy, że nie muszę oglądać, raczej się zgodzę. Dalej. Chcesz taki brzuch na lato? Nie chcę. Dalej. Gym mirrors, any other mirror. I tutaj ktoś mi się spytał, jak? Znaczy, wydaje mi się, że on po prostu no, ma takie dziwne mięśnie brzucha trochę i no, jest mega wycięty i po prostu w momencie, gdy on się rozciągnie, no te mięśnie wyglądały jak wyglądały, że no, po prostu były rozciągnięte, dlatego tak wyglądał ten brzuch, no a potem jak napiął te mięśnie, no to się wiecie, wszystko skurczyło i też już nie był taki rozciągnięty, tylko był bardziej spięty. No i w sumie tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Dziwnie to po prostu wygląda, no ale lecimy dalej. A dzisiaj online... Dzień dobry! Dzisiaj najgorszych zamiennikach cukru, jakie istnieją. Gorszych zamiennikach dawaj. Cukru, jakie są, po prostu dawaj. Krew nie zalewa, jak słyszę, że ludzie ich używają. To będzie oczywiście cukier trzcinowy pod kątem chemicznym. Jest identyczny jak zwykły cukier. On tylko się troszeczkę różni kolorem. Zgadza Trzeci się. Punkt to chyba najpopularniejszy i budzący największą kontrowersję zamiennik z kolorem. Trzeci cukier trzcinowy pod chyba najpopularniejszy. A dobra, bo on tak chyba to wyciął. Najpopularniejszy i budzący największe kontrowersje zamiennik cukru, czyli aspartam. I jednym z wniosków jest to, że spożywanie aspartamu może powodować zaburzenie nastroju, stres psychiczny i depresję. I moim zdaniem jeszcze ważniejsze niż to samo tycie, to negatywny wpływ na nasz układ nerwowy, na nasz mózg. I moim zdaniem to jest dużo ważniejsze niż samo tycie. No tutaj się nie zgodzę z tobą niestety. Przepraszam cię bardzo, ale nie masz racji, dlatego że oczywiście mogło być takie badanie, które tak pokazało, tylko trzeba brać pod uwagę, tak jak już mówiłem to miliard razy, jedno badanie o niczym nie świadczy, dwa badania o niczym świadczą, nawet pięć badań o niczym nie świadczy tak naprawdę. To są tylko jakby takie pewne, no pewne takie punkty odniesienia, które można brać pod uwagę i w którą stronę iść. Niemniej jednak aspartam jest to jedna z najlepiej przebadanych substancji spożywczych, jakie istnieją i mamy tutaj do czynienia z kilkunastoma badaniami, które no, mówią, że może być szkodliwy, z czym, że większość z nich jest słabo przeprowadzona, versus kilkaset, bo to chyba jest 300 czy 400 badań, które dowodzą, że aspartam jest bezpieczny dla ludzi w takich dawkach, w jakich, że tak powiem, jest bezpieczny, a są to bardzo duże dawki, bo mówimy tu o ilościach rzędu powiedzmy 4-5 litrów napoju zero dziennie, więc raczej większość osób nie spożyje więcej niż to, a jeżeli ktoś spożywa, no to ma problem i widać, że się powodzi, kurwa, bo to drogie rzeczy są. A jeżeli chodzi o wpływ na nasz mózg, to tu również możemy iść tokiem myślenia, że przez to, że ktoś je słodkie, to się przyzwyczaja do słodkiego smaku i jakby dalej będzie chciał słodkiego, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy mówią, że im na przykład taka cola zero, czyli na przykład, albo na przykład taki monsterek zastępuje słodycze i się lepiej czują właśnie przez to, że to jest dla nich zamiennik. Także to jest bardzo indywidualna sprawa, więc nie mówiłbym tutaj o tym, że jest to gorsze, lepsze czy jakieś, bo to jest bardzo kwestia indywidualna. Jeżeli mówimy tutaj o słodzeniu na przykład, nie wiem, jednej czy dwóch kaw dziennie łyżeczką cukru, to ja nie widzę sensu używania specjalnie słodzika. 10 gramów cukru to jest 40 kilokalorii. Tego się nawet nie odczuje. Więc jakby, jeżeli ktoś woli cukier, nie używa cukru. Ale jeżeli mówimy o spożyciu już cukru na poziomie 30-40 gramów dziennie, no to robi różnicę, nie? Także tak, no. Ja polecam od siebie na przykład, jeżeli komuś nie szkoda kasy, to erytrytol, bo to nie jest też tania rzecz, ale jest najbardziej zbliżona do cukru. Jest też naturalna. Oczywiście w dużych dawkach może tam chyba powodować jakieś problemy jelitowe. Nigdy kurwa nie jestem pewien właśnie, jak to jest z tym erytrytolem, ksylitolem, malitolem. Znaczy malitol na pewno powoduje ostrą srakę, ale erytrytol, ksylitol, nie wiem, zawsze mi się to pierdoli i nikt nie jest w stanie mi tego wytłumaczyć, a mnie to w sumie za mało obchodzi, żebym się zagłębiał. Dalej. Robiłem sobie spokojnie stówę żołnierskie. Przytykł się mamusin sportowiec. I zaczął mówić, że to ćwiczenie nie można robić, bo barki sobie zepsują, tak słyszę na YouTubie. A przy tym samym wszystko przez 25.
Znaczy, po pierwsze, to jesteś toksyczną kurwą, to jakby musisz wiedzieć w pierwszej kolejności, bo to, że ktoś jest słabszy od ciebie, nie znaczy, że jest głupszy od ciebie, bo idąc tym tokiem myślenia, no to ekspertem w treningach siłowych, jakby osobami, które powinny się w ogóle wypowiadać na temat treningów siłowych, powinni być strongmeni, bo oni są najsilniejsi, mają najwięcej mięśni. Potem powiedzmy gdzieś trójboiści, kulturyści, a na samym końcu kurwa ludzie na przykład, którzy mają doktorat i spędzili 30 lat w laboratorium, nie? No bo oni kurwa mają mało w łapie, więc mało wiedzą. Ale jakby rozumiem, czaję o co chodzi, wątpię, że ktoś rzeczywiście tak do ciebie podszedł, raczej wymyślona to jest historia również, ale idąc jakby dalej, to wyciskanie żołnierskie zza głowy może być szkodliwe, po prostu. W momencie, gdy nie mamy dobrej mobilności, w momencie, gdy nie potrafimy pracować tak łopatką, żeby ona nam nie spierdalała i żebyśmy nie robili takiego szruksa przy opuszczaniu, to może być to szkodliwe ćwiczenie, po prostu. A z drugiej strony nie daje takich benefitów. Jeżeli ktoś robi wyciskanie żołnierskie zza głowy dla sylwetki, to według mnie szkoda na to zdrowia, bo ja nie widzę w tym totalnie sensu. Przy wyciskaniu zza głowy macie po prostu trochę większe zaangażowanie środkowego aktonu barku, no to kurwa, może nie wiem, zróbcie 3 serie wzrostów więcej i będziecie mieć takie samo albo i lepsze zaangażowanie, nie? Więc ja nie widzę sensu w robieniu tego ćwiczenia w momencie, gdy ono nie jest potrzebne do jakiegoś innego ćwiczenia albo do jakiegoś innego sportu. Przykładowo, jak mam takich dwuboistów, którzy robią zarzuty, rwania i tak dalej, i oni robią często wyciskania zza głowy, ale im to jest potrzebne, bo oni w tej pozycji po prostu często bywają, nie? Bo oni mają tak, że jak mają sztangę za głową, to ramię jest za głową po prostu. Tylko oni to robią w jakimś celu. I ogólnie jak się robi jakieś ćwiczenia, to się je robi w jakimś celu. Jeżeli ktoś robi wyciskania w celu hipertroficznym, to ja nie widzę po prostu w tym sensu, żeby robić wyciskania za głową. Bo po co? Jeszcze trudniej są asekuracje, nie zrobicie sobie na przykład niskich zakresów powtórzeń, bo wtedy już rzeczywiście sobie możecie rozjebać te barki, więc no mówię. Siemaneczko mordeczki, dzisiaj gość, który zbudował w 4 miesiące 25 kg, pokaże wam jak zrobić ogromną klatę. No przytyć, dalej. Siemaneczko, wielu z was ciekawi temat hormonu wzrostu, więc lecimy kurwa z tematem. Hormon wzrostu uważany przez wielu za święty graal, że nie ma skutków ubocznych, daje zajebiste efekty, ale jak jest naprawdę? Pamiętajcie, że hormon wzrostu nie zrobi z was skurwysyna, jeżeli nie ćwiczycie, nie trzymacie diety. Hormon wzrostu sam w sobie nie ma jakichś nadnaturalnych efektów po nim. Dobra, to jest za długie, ale tak, już jakby po tym co powiedział, to ma rację, ogólnie sam hormon wzrostu solo ładowany nie ma totalnie sensu, chyba że ktoś to robi, nie wiem, dla lepszej regeneracji stawów albo dla lepszej jakości skóry, jakieś tam małe dawki przez dłuższy czas, ale jakby samo walenie hormonu no nie ma totalnie sensu, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę. Co innego jak się bierze, wiecie, hormon, INSE, do tego trzy inne środki, no to jest już inna, że tak powiem, para kaloszy, nie? No ale to wszystko jest bardzo, że tak powiem, zależy, nie? Jednak ostatecznie postanowił skorzystać z zaproszenia na siłownię w domu 32-latka. Kurwa, ukryta prawda, nie wierzę. O kurwa, jak bije dobrze. Dobre. Dobre, dawaj, lewy. Lewy, prawy. Dobre. A? Widzę z formą, to tak średnio. No, to jest masło średnio, zaniedbałem ostatnie kurwa treningi siłowe. Weź zjedz coś. Chodzę w kratkę. Za to więcej biegam. Ja to tak widzę w ogóle, to tak bez obrazu dla nikogo, ale ja tak widzę ludzi, którzy płaczą na przykład właśnie, że ktoś nie ma formy, a oni zawsze byli chudzi, kurwa, i mają 3-5 w łapie i są w formie, nie? I to jest jakby takie, jak ktoś jest grubi, to o kurwa, w formie nie jesteś. No to tak właśnie wyglądają zazwyczaj. Nie przejmuj się. Miesiąc, dwa i będzie dobrze. No. Jak chcesz, to ci mogę rozpisać ćwiczenia. Może lepiej nie. Większość z nich możesz zrobić w pokoju. Nie potrzebujesz specjalnego sprzętu. O, pewnie. Nieźle. Przydałoby się też zmienić dietę na białkową. Moja gospodyni robi zbyt dobre pierogi i naleśniki. Ciężko by mi było z nich zrezygnować. No tak. Węglowodany. Zabójcze dla sylwetki. O, jest. Jest ją. Za ciało Adonisa. Mining bra. No, on tutaj buduje legacy swoje. Ja święte. Muszę już iść. Ojej! 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 Tak nie można! Przepraszam. Ojej!
Kurwa, nie wiem dlaczego to się mi oznacza potem, ale śmieszne chociaż jest. Węglowodany, zabójcze. Most underrated glute exercise that no one is talking about. On your next leg day, try performing 3 rounds of 12 reps. Nie, ja polecam robić na przykład po prostu martwy i przysiady. Tak oddzielnie na przykład. Zaczynacie trening od przysiadów, a potem robicie RDL-a, nie? To ma trochę więcej sensu, bo tutaj przy tym przysiadzie ten obciążenie jest małe. Bo ja ogólnie to ćwiczenie to ja na przykład robię na rozgrzewkę po prostu i na taką mobilność. Full body. O kurwa, ale ma formę. Nieźle. Robi wrażenie. Znaczy nie, no te ćwiczenia takie, wiecie, żeby zrobić sobie takie full body właśnie metaboliczne bardziej, bo to nie, jakby nie wykształtujecie takich mięśni robiąc takie ćwiczenia, zapomnijcie zupełnie. Ale właśnie jako taki, powiedzmy, jako forma interwałów, coś takiego, git myślę. Fajna opcja, na pewno nie dla osób początkujących, bo macie tutaj bardzo dużo złożonych ruchów, które trzeba połączyć ze sobą i to może być problem. Leg workout. O kurwa, co ona robi? No, okej. Ona to w chuj źle robi, nie? Tylko tu bym chciał tak powiedzieć, bo ja przez chwilę myślałem, że to troll, ale okazało się, że to nie jest troll, bo albo taki bardzo dobry troll, bo dużo osób w komentarzu jej pisało, że ona to źle robi. Ona pisała coś w stylu, tak wiem, ale byłam zmęczona po treningu i że coś tam, nie wiem, ludzie patrzyli, nie? Obok jak robi i się zestresowała. Okej, tylko wtedy po co nagrywać? Wiecie o co mi chodzi, nie? Że jeżeli chcecie kogoś uczyć, to uczcie dobrze. Ja rozumiem, że ktoś jest początkujący, nie ogarnia ćwiczeń. Ja się z tego nie śmieję, bo tu nie ma się co śmiać. Jakby każdy się kiedyś uczył i każdy był debilem jebanym i nie potrafił w ogóle kontroli, miał zerową kontrolę, tak jak mają zerową kontrolę nad swoim życiem, to zerową kontrolę jeszcze nad ciałem. Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby czegoś się nauczyć, zanim się będzie chciał uczyć innych, żeby ich dobrze uczyć. Jakby to jest kluczowa rzecz, bo pomyślcie, że ktoś serio, może być jedna osoba taka, która weźmie to na serio i serio będzie tak robiła ćwiczenia i sobie zrobi krzywdę, bo będzie źle, je źle robiła, dlatego że ta osoba je źle robi. Więc po prostu jak czegoś ludzi chcecie uczyć, to dowiedzcie się najpierw tego i róbcie chociaż to w taki w miarę dobry sposób. Ja nie mówię o tym, żeby teraz to robić perfekcyjnie, idealnie, bo to też nie o to chodzi. Tylko chodzi po prostu o to, żeby to kurwa w miarę dobrze wyglądało, nie? I było w miarę poprawne, a to było totalnie złe. Drugi blok reklamowy, czyli jeżeli chcesz dobry plan treningowy, przemyślany plan treningowy, jeżeli szukasz takiego, to koniecznie wbijaj w link w opisie. Drugi, znajdziesz tam quiz, który pomoże ci wybrać plan treningowy. Jest ze mną dzisiaj 14-letnia Wiktoria, która ważyła 111 ponad kilogramów 24 lutego, a dzisiaj mamy już równą stówę, także pierwsze 10 kilogramów za nami. No zajebiście. Pozdrawiam nie, Was Wiktoria, uśmiechnięta, zadowolona, super. Bo tu właśnie ludzie mi mówią, że za dużo. Słuchajcie, właśnie to jest problem, że tak się nasłuchacie tego, że nie da się spalić tyle kilogramów w tak krótkim czasie. Zależy. Słuchajcie, jak dziewczynka wręcz, bo ma 14 lat, zaczyna z masą ciała 111 kilo, to dla niej nawet zdrowsze będzie zredukowanie szybciej, koniec końców, niż powolna redukcja. Zwłaszcza na początku, że tak powiem, drogi. I też to będzie bardziej motywujące. Jeżeli ona schudła 10 kilo w 3 miesiące, czyli niecały kilogram tygodniowo, to przy 110 kg to jest jak najbardziej zdrowy spadek masy ciała, dlatego że zdrowy spadek masy ciała jest na poziomie od 0,5 do 1% tygodniowo masy ciała, więc u niej początkowo było to 1,1 kg. Do tego dochodzi to, że prawdopodobnie w początku diety dosyć liniowy jest ten spadek. W sensie dziwi mnie to trochę, no ale trzeba brać pod uwagę, że no te analizatory też są zjebane, ale no nieważne. Chodzi o to, że na początku redukcji
spada nam dużo wody, dużo glikogenu i może być tak, że w pierwszym tygodniu rzucimy na przykład 4 kg i potem w każdym kolejnym będziemy rzucać na przykład po 1 kg, nie? I w ciągu 2 miesięcy okaże się, że ktoś rzucił 10-12 kg, tylko z tego tłuszczu było 6, nie? A chodzi o spadek masy ciała, w sensie spalanie tłuszczu bardziej. No, ale tak czy siak, zajebista robota, nie mam tutaj się do czego przyczepić za bardzo. Powodzenia życzę. Kobiety wynosi od 95 kg do maksymalnie 65, nie więcej, plus minus 3 kg, według najnowszych badań. Także to nie jest tylko takie gadanie, ale naukowo udowodnione, że kobieta powinna ważyć, aby była zdrowa. Zaraz. Nieważne, jakie było przesłanie tego filmu, a chodzi mi tutaj oczywiście o to wspomnienie o tym, że nadmiar tkanki tłuszczowej jest niezdrowy i tak dalej. Wprowadzanie kobiet w błąd, że istnieje jakaś idealna masa ciała, jest po prostu szkodliwe. Zależy od składu ciała, od wzrostu, od rodzaju częstotliwości aktywności fizycznej. No dobra, ale k***wa, bo chodzi o to, że prawdopodobnie ten gość, bo ja widziałem już jednego TikToka i jego, i on robi to w formie takiej, że na samym końcu jakby się okazuje, że to co mówił to był żart, albo że pierdolił głupoty, albo że można coś takiego znaleźć, że ktoś coś takiego mówi. Jeżeli tak było, bo bardzo możliwe, że tak było, no to tutaj Kinga, no trochę według mnie overreact, ale rozumiem, że ktoś mógł też tego posłuchać i przewinąć i nie dosłuchać do końca. Tylko że to też jest wina tych ludzi, nie? Polega to na tym, że materiał się ocenia po całości, bo to jest tak, jakbyście odpali jakiś film i po 10 minutach wyłączyli i napisali, że jest chujowy. Czyli zrobili tak, jak połowa ludzi, która pisze komentarz na Filmwebie. Tak się nie robi. Bo trzeba ocenić cały materiał, w sensie trzeba obejrzeć cały materiał, żeby móc go ocenić, a nie fragment materiału. Także trzeba to brać pod uwagę. Tak czy siak, no kobieta nie kończy się na 50, 60, 70, 80 czy iluś tam kilogramach, nie? Yo, dzisiaj na maksa mega ważny film dla mnie, dlatego zostań do końca. Temat kalorie, no kurwa istnieją spierdol, to co teraz powiem. Według szamanów, kurwa, internetowych wystarczy być oczywiście w deficycie, to jebane, po prostu żeby był deficyt. Także prezentuję wasz deficyt. Proszę bardzo, 1850 kalorii to jest wasz deficyt. Później się dziwicie, dlaczego kurwa nie możecie schudnąć na takim kurwa deficyt, macie deficyt. No kurwa. A teraz pokażę wam kurwa osoby trenujące, jakie mają kurwa deficyt z pełnym pierdolnięciem kira. Dwa skierki, kasza, ryb, pa... Bez warzyw na przykład. W chuj mało błonnika, w chuj mało wartości odżywczych tak naprawdę. Kawatli, białko, cooking spray, 400 gramów mięsa, 1850 kalorii. I uwierzcie mi, to robi chuj różnicę. No robi różnicę, tylko znowu, ja powtórzę się setny raz, ja nie widzę ludzi, którzy mówią, że tylko deficyt jest ważny, jakby chuj w to, co jedzą, nie? Jakby wiadomo, że to jest takie rzucone hasło, że musisz być w deficycie, bo kurwa musisz być w deficycie, no dalej jakby masz tyle samo kalorii, więc jesteś dalej w deficycie, jest tyle samo kalorii i chudniesz. I osoby, które jedzą bardziej przetworzone rzeczy i mają inne makroskładniki, bo tutaj właśnie była ta różnica w tych dwóch zestawach, to różnica makroskładników, to robi różnicę oczywiście, ale dalej ta osoba schudnie. Bo tak samo był przykład gościa, który był na tak zwanym Twinkie Diet, gdzie jadł praktycznie same słodycze i zapijał to odżywką białkową, żeby dostarczyć tam odpowiednią ilość białka. Wiadomo, że dostarczał to białko, niemniej jednak chodzi o to, że miał mocno przetworzone to żarcie i tego białka nie było nie wiadomo ile. I schudł, nie? I poprawił wyniki zdrowotne. To robi różnicę oczywiście, ale jeżeli mówimy tutaj o deficycie, że tylko makro mają znaczenie, kalorii i tak dalej, to zawsze mamy tutaj na myśli to, że te makro muszą się zgadzać. Czyli musi być taka sama ilość białka, tłuszczu i węglowodanów, a schodzi na drugi, że tak powiem, na drugi plan jakość tego jedzenia. Dlatego, że kalorie i makro są najważniejsze, a dokładnie to kalorie i białko jest najważniejsze, potem tłuszcz i potem węglowodany, a te mikroelementy są mniej istotne, ale kurwa dalej są istotne, nie? Jakby to... Pamiętajcie o tym. Kiedy ktoś mówi, że większe ciałka są ble, ale ja specjalnie tu mam 15 kg, bo mi się podoba. No git, nie? Jakby chuj mnie to obchodzi, naprawdę. W sensie, no jakby, nie wiem, nie w takim negatywnym sensie chuj mnie to obchodzi, tylko w pozytywnym, po prostu mam to w dupie, nie? Wanna lose weight? Here are two morning routines, routines that you're going to do every single day. It's gonna help you lose weight. Dawaj. Routine number... To są rutyny na pozbycie się wagi. Number one.
Interlock your hands, interlock your fingers like this, and rub them together. Dobra, kurwa, dalej, nie? Chuj mi wchodzą te chińskie metody. Tańsze zamienniki superfoods. Łosoś, pstrok tęczowy. Nasiona chia, siemię lniane. Chomosa ryżowa, kasza jaglana, kasza... Zgadza się. ...gryczana. Sól himalajska, sól biała kuchenna. Woda kokosowa, woda mineralna. Cukier trzcinowy, cukier biały. Jagoda goi, aronia. Orzechy... Pekan, orzechy włoskie. Wiadomo, że pod względem smaku będą inne, ale pod względem zdrowia można je... Tak, zgadza się, jakby to są... no część z nich, no właśnie chociażby goi, aronia, czy chia i siemię lniane, to są takie właśnie zamienniki, że tu macie coś jakby polskiego versus niby zagraniczny superfood, a jedno i drugie jest równie, że tak powiem, wartościowe i można zastosować jako zamiennik. Także jak najbardziej się tutaj zgodzę. Gites malines, dalej. O kurwa, nieźle. Sekret efektywnego treningu. Doma Borowska. Ustaw stopę w literę V, pchnięcie spory, wykonać z palców. Nie wiem, czy to jest ta sama osoba, co była wcześniej, nie chcę mi się wracać do tego, ale to nie jest sekret efektywnego treningu, bo jeżeli... No nie, to nie jest sekret efektywnego, w ogóle to nie jest sekret efektywnego treningu. Zrobisz dużo... To... O Jezus, ale mikrofon mordokup. To z wyciskania skrzydł zrobi się, co się zrobi? Nagle z tego zrobi się wyciskanie na płaskie. Ale to chociaż tam napisać. Teraz. No to trochę wyciskasz na płaskie. Chcesz, żeby jedna skóra była dobrze. No tak, zgadza się. Jakby robienie przesadnego mostka i chowanie tych łopatek za wszelką ceny takie mocno, jak się tylko da, jest bez sensu, bo to jest spoko dla trójboisty, który chce sobie skrócić zakres ruchu, ale dla na przykład gościa, który chce zbudować klatkę piersiową, no to on skraca zakres ruchu, nie? Jakby czajcie to, że kurwa jest mniejsze napięcie, jest gorszy ROM, jest gorszy range of motion, więc jest mniejsze napięcie w klatce piersiowej i oczywiście więcej wyciśniecie, ale no mniej rozciągacie klatę, więc to jest bez sensu. Zróbcie sobie lekką retrakcję, lekką depresję i to wystarczy. Nie trzeba na siłę tych łopatek po prostu ściskać z całej siły, bo to wam tylko rozpierdoli barki. Jeszcze bardziej. Ma być naturalna krzywizna kręgosłupa, nie? I naturalne jakby ściągnięcie właśnie łopatek w tył i w dół. I tu ma rację, że na skosie w momencie, gdy zrobimy bardzo duży łuk, no to się robi płaska po prostu. W sensie, no bo wypychamy na tyle klatkę piersiową, bo wiecie, skos dodatni dlatego działa na górę klaty, bo te włókna w sensie idą w tą stronę wtedy. A jeżeli się wypchniemy klatkę do przodu, no to już inaczej to angażujemy i w praktycznie jak na płaskiej, no więc no tak. Jakie mogą być powody niechudnięcia będąc 100% na redukcji? No to przeceniłaś te procenty z 99 na 100, podciągnęłaś, masz 99% szansy, że jesteś na redukcji, ten 1% właśnie wygrał i nie jesteś na redukcji. To jest bardzo możliwe, a drugą jeszcze bardzo możliwą i częstą opcją jest to, że kurwa się człowiek tylko waży i na podstawie masy ciała określa to, czy on chudnie, czy nie. To jest jedna z największych głupot, jakie można zrobić w krótkim czasie. Bo jeżeli mówimy tutaj oczywiście o 2-3 miesiącach, czy więcej, jeżeli ktoś ma przed odrzuceniem 15 kilo, to się wiecie, no ma sporą nadwagę czy otyłość, to ta waga musi spaść. No kurwa, nie ma takiej opcji, żeby nie spadła. Człowiek nie jest w stanie zbudować tyle mięśni w takim czasie, żeby to się wyrównało. Ale jeżeli mówimy tu w kontekście 3-4 tygodni, jak najbardziej. Może być tak, że tłuszczu masz 2 kilo mniej, a masz 2 kilo więcej glikogenu, wody, mięśni i złogu w jelitach. Na wadze jest to samo. A w momencie, gdybyś się zmierzyła, to będzie co innego. Ja ostatnio też właśnie dostałem przemianę. W sensie, że dziewczyna trenowała z moim planem i że właśnie się załamała, bo na wadze było tyle samo po 6 tygodniach, a się okazało, że mam minus 7 cm w talii. Nie widać tego? Nie patrzcie na wagę jak wyznacznik czegoś, bo to jest takie, wiecie, że ktoś widzi, o kurwa, forma mi się poprawiła, wchodzi na wagę, widzi, że jest tyle samo i mówi, o, jednak się nie poprawiła. No kurwa mać. Dalej. Co to kurwa jest? Co to było dopiero? Co to pierdoli? Tu się zgadza. To się zgadza. To się nie zgadza. Okej. 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 Nie wiem, co on odjęło z tym przysiadaniem, naprawdę. No, jestem w szoku ciężkim. Mm-hmm.
O, to jest, jak wcześniej mówiłem o tych chudych z formą, to jest przykład osoby, która mówi, że mało jej nie chudnie, nie? Albo że jej jeden posiłek dziennie jej nie chudnie. Pamiętajcie, żeby nigdy nie pić wody gazowanej lub lekko gazowanej przed spaniem. Dlaczego? Ponieważ nie zawiera ona alkoholu. No, zaśmiałbym się, jakbym był 40-letnim boomerem. Jeżeli masz non-stop potrzebę podjadania słodyczy, koniecznie zacznij od tego, żebyś zmniejszyła ilość węglowodanów w swojej diecie. Czyli zacznij od tego, że jak jesz jajecznicę, jedz ją bez chleba. Jeżeli jesz spaghetti, zjedz dwa razy więcej mięsa, a dwa razy mniej makaronu. Jeżeli to wprowadzisz do swojego życia, zobaczysz, że będziesz miała mniejszą potrzebę na podjadanie słodyczy. Zależy, z czego wynika ta potrzeba, bo tu jest mowa raczej o potrzebie, u osoby, która na przykład ma słabe gospodarowanie glukozą i je za dużo węglowodanów w posiłku i wtedy zmniejszając ilość węglowodanów w posiłku lepiej kontroluje glukozę, zwłaszcza jedząc więcej białka, bo białko będzie oczywiście tą glukozę lepiej kontrolowało, w sensie nie będzie takich pików dużych i spadków potem, to jeżeli wynika to z tego chęć podjadania, to tak. A jeżeli chęć podjadania wynika z czysto psychologicznych rzeczy, że po prostu ktoś ma ochotę kurwa coś zjeść, no to nie. To daje, będziemy miał ochotę to zjeść. Co? Nie. No to po prostu jest większe zgięcie w kolanach. Dlaczego by to miało bardziej zagrażać pośladki? To tak nie działa. I to znowu jakby to samo co z suwnicą. To nigdy nie będzie tak, że będzie pracowało albo to, albo to. Zawsze będą pracowały obydwa mięśnie. Zawsze jak robicie martwy, to zawsze będzie pracowała poślad, prostownik, dwugłowy i generalnie wszystkie te mięśnie, które pracują przy martwym, będą pracowały zawsze przy martwym. W zależności od tego, jak wykonacie ten martwy, możecie bardziej lub mniej zaangażować jakiś mięsień. Tyle. We're gonna grow the bunda. Grow the bunda. That big old back. If your aim is to grow your ass, please stop doing this shit. People that go on the leg press. This does fuck all. You're just gonna fuck your knee up. There is absolutely no need. If you want to grow your ass, hip thrust. Tak, zgadzam się. W zupełności. Też nie widzę sensu robienia tego ćwiczenia. Ja robię co cardio. Ja robię co 12-30. Nawet tego. Oglądam siebie. Oglądam poprzednio Cię jako cenę TikToka. Pani robisz, człowieku chciałem powiedzieć, dziewczyno. Wiecie, dziewczyny to nie ludzie, nie? Women. Serio, a gdybym była facetem, to wszystko byłoby w porządku? Nie byłabyś, bo to był żart. Czekam z niecierpliwością, aż ocenisz TikToki swojej dziewczyny i powiesz jej, że nie jest człowiekiem. Ha. Okej. Okay. Ha, bo przecież jest kobietą. Nie śmieszne, bo to był żart jakby i... Serio, ludzie mnie nazywają simpem, kurwa. Niektórzy debile jebani, którzy nie znają tej definicji tego słowa, no ale tak czy siak to był żart i każdy, kto ma trochę więcej IQ, zrozumiał, że to był żart i w komentarzach jest ich 105, około 90 napisało ci, że to był żart. I jakby to wrzucone, że jest men, to też oznaczało, że to był żart. Chodziło o to, że po prostu powiedziałem człowieku tak, jakbym mówił do faceta, w sensie chodzi mi o to, że no tak się mówi, nie? Że człowieku. I to się raczej mówi do mężczyzny. Jak tak powiedziałem, no to potem właśnie powiedziałem, że dziewczyna, czy tam kobieto i potem szybko mi przyszedł do głowy taki żart. Okay, ja też dalej robię cardio, ale przynajmniej robię je umiejętnie. Trzymam deficyt i nie niszczę sobie stawów. To kurwa, jakby nie było o tym TikTok. Po pierwsze to napisałaś tam, że inne dziewczyny robią cardio, a ty robisz to, więc ty nie robisz cardio, a raczej nazywasz to inaczej, więc nie wiem dlaczego teraz mówisz o cardio. I nie wiem o co chodzi z tymi stawami nagle. Jakby bieganie samo w sobie nie niszczy stawów. W tym TikToku chodziło o pokazanie, że większość ludzi sądzi, że jak idzie na siłownię sobie pobiegać, to schudnie bez trzymania deficytu. Co kurwa? Gdzie? Roxana, powiedz mi, w którym kurwa momencie ty tam w ogóle cokolwiek wspominasz o diecie? Serio? TikTok polega na tym, że pokazujesz bieganie i chodzenie kurwa pod górkę, gdzie nie chodzisz pod górkę? I teraz nagle wypierdalasz z deficytem. I nagle wytłumaczasz dookoła, o co chodziło w tym TikToku. Przyznajesz, że wykonujesz tą metodę, bo nie chcesz niszczyć sobie stawu, a ciśnie. No niszczę ja dlatego, że ważę kurwa 100 kilo, nie? A nie 50. Po kimś, kto ją promuje.
Ja chciałam pokazać ludziom, że istnieje taka metoda, żeby sami mogli ją zastosować. Dobrze, tylko znowu nie pokazałaś tej metody, tylko dalej seszłaś kurwa na bieżni. Jedyne co napisałaś, żeby wyjaśnić tą metodę, bo nikt kurwa by nie wiedział o co chodziło, gdyby nie wytłumaczyłem albo Google, to girls that get it, czyli kurwa dziewczyny, które to ogarniają, stało? Ogarniają, czyli wyjebane w kurwa w inne dupy, które sobie biegają, tylko ty wiesz i o. Ciśniesz po kimś, kto ją promuje. Ja chciałam pokazać ludziom, że istnieje taka metoda, żeby sami mogli ją zastosować. To TikTok, krótki filmik, w którym nie zawsze jestem w stanie wszystko pokazać i wyjaśnić. No tutaj wyjaśniasz, kurwa, już oglądam to ile? 50 sekundę, więc jesteś w stanie wyjaśnić, tylko po prostu użyłaś akurat z jakiegoś trendu, który jest krótki i nie pomyślałaś, że akurat ten, kurwa, trend może nie pasować do tego, bo nie jesteś w stanie tego wyjaśnić w tak krótkim czasie. Pokazać i wyjaśnić. Osoby inteligentne ogarną, o co w tym chodzi i jak bieżnia powinna być ustawiona. No nie, bo inteligencja nie ma nic wspólnego z tym, że się zna jakąś metodę albo nie. Jeżeli ktoś widzi, że robisz cardio albo 12-3-30, to kurwa oni nie wiedzą, czy chodzi ci o 12 marca 2030 roku, czy o chuj ci tak naprawdę chodzi. A już jak tutaj zaczynasz mówić, że nagle chodzi o deficyt i że trzeba mieć deficyt, żeby schudnąć, to już totalny kurwa jest mindfuck. No okej, wybaczam, bo nazwałeś mnie geniuszką. I podtrzymuję słowo. Czekam na kolejną odpowiedź. No nie, to nie zastąpi bułgarów, to jest po prostu kurwa Ry, uchy, ani i e. Próbuję wytłumaczyć kolegom kurwa z Polski, że warzywa trzeba jeść i chuj. O, to tamtemu wytłumacz. Jest dwóch, a ja sam. I mam ze sobą wiedzę z zakresu dietetyki. I nie wiem, czy zachęcasz ich do zdrowego stylu życia teraz, czy kurwa za chwilę. A czy nie rozumiem, co chodzi w tym TikToku, ale okej. Próbuję wytłumaczyć kolegom kurwa z Mołdawii, że jak użyją przeciw nam kurwa sprzętu, to będą zabici. A ja mam akumulator na kablu. Nie wiem, czy już w nich wjeżdżać, czy kurwa za chwilę. I'm super tired in the middle of the day, but only have like 10 minutes to spare. I'm about to teach you a life-changing trick. Get on the floor and raise your legs. You have to elevate them above your heart. Like this. I like to use a couch, but you can use a bed or a toy chest, whatever. Set a timer for 10 minutes and prepare for the best sleep of your life. This is an old Navy SEAL trick I learned from Jocko Willick, who swears by it. Follow me for more. Okay, nie wiem o co chodzi. W sensie chodzi o taką, że jak macie 10 minut, to zrobić taką śpiączkę, chciałem powiedzieć. Zrobić taką drzemkę z nogami na podwyższeniu, żeby było inne krążenie i że to poleca Jocko Willink, czyli taki gość, z tego co pamiętam, który wstaje o 4 rano i jest byłym Navy Sealem, czyli w piechocie morskiej. Robił. Nie wiem, totalnie. Nie znam się na tym, więc. No może tak jest, kurwa, ja nie wiem. Ja po drzemce czuję się jak gówno w przeręblu, więc nie drzemam. Zaczynasz przygodę z kettlebell, halo around the world i widzisz, jak twoje mięśnie, kor i mobilność warku poprawia się niesamowicie. No tak, to jest dobre ćwiczenie na zarówno i mobilność barków i na brzuch, jeżeli się je dobrze wykonuje. I on dobrze je wykonał, żeby nie było. Kiedy ktoś mi pisze, że bez diety i suplementacji nie da się zrobić dobrej formy. Po prostu trzeba chcieć. No ja chcę kurwa i nie chudnę, także chuj ci w dupę za te rady. Keto na swoim miejscu. A co to? Kurwa. O kurwa. O kurwa. Budzi podziw. Ma 1,77 m, pewnie waży 80 kg, tak? 83,5. Waga w oczach, więc ja nie pytam kobiet ile ważą, bo ja to po prostu wiem. No ale to jest fajny TikTok, w sensie podoba mi się bardzo, bo to idealnie pokazuje, że wiecie, macie sylwetkę, widzicie, o,
fajnie zbudowana dziewczyna. W sensie wiadomo, dla niektórych może mieć za duże mięśnie, za mało mięśnie, za duży tłuszcz, za mało tłuszczu. Nikogo to kurwa nie obchodzi, co wam się podoba, co nie. Ale generalnie chodzi o to, że tak obiektywnie rzecz biorąc wygląda bardzo fit, zdrowo i tak dalej. No a jednocześnie nie waży, nie wiem, poniżej 70, 60 czy 50 kilo, tylko powyżej 80. Dlaczego? Bo ma kurwa 1,77 m i mięśnie ważą. Prosta piłka. Ksenia, 49 lat, poleca 8:30, 30 minut codziennie. I ten kurwa opis. Działania przedstawione w tym filmie są wykonywane przez profesjonalistów, nadzorowane przez profesjonalistów, nie naśladuj ich. Mam nadzieję, że tam jakiś profesjonalista nadzoruje to za kamery, bo... No okej, nie? Jakby... Chcesz zbudować dobrą sylwetkę? Przestań popełniać ten błąd. Mianowicie, przychodzisz na trening i wykonujesz pierwsze ćwiczenie na klatkę, przyciskanie leżąc. Kolejne ćwiczenie na klatkę, wyciskanie hantlami na skosie. Kolejne już trzecie ćwiczenie, wyciskanie ze sztangą ponownie na skosie. Kolejne już czwarte ćwiczenie, rozpiętki, nakrowana, pompki na... I nie wykonujesz już żadnego treningu w ciągu tygodnia na nią. Okej, okay, no generalnie chodzi o to, że po prostu to, co nagrywałem też na YouTubie, że jeżeli ktoś robi 20 serii na klatę jednego dnia w tygodniu i nie robi tej klaty drugi raz w tygodniu, to po prostu na tym traci i dużo lepiej by było, gdyby robił dwa razy klatę w tygodniu i gdyby ktoś był zapisany do szkoły programowania treningowego mojej, to by o tym wiedział. Ale no generalnie chodzi o to, że powiem wam, ja już zauważyłem u siebie po 10 latach stażu, jednak to no, lepiej się czuje organizm, że ja w pewnym momencie na treningu czuję, kiedy już jest, mam dość, nie? Że jakby to nie jest tak, że jest konkretna ilość, tylko ja w pewnym momencie czuję, że ja po prostu nie czuję tej klaty, że mnie zaczynają boleć barki, triceps, że jestem po prostu za bardzo spompowany i wiem po prostu, w którym momencie przestać robić daną partię, bo to po prostu jakby tak czuję, no organizm daje mi jakby, wiecie, sygnał, że już kurwa starczy. Piotruś, nie oraj tej klaty. Nie, to ćwiczenie nie spowoduje, że będziecie mieli taki brzuch i takie pośladki. When you finally understand, you don't need to keep your shoulders back during RDL. Tak, zgadza się. Bo przy martwym nie macie mieć ściągniętych łopatek w tył. W sensie nie macie mieć retrakcji, tylko macie mieć depresję. To są dwie różne rzeczy, nie? I dwa różne pojęcia. Wy nie macie łopatek tak ściągać przy martwym, jak do wyciskania, tylko macie je ściągać w dół. Znowu jakiś pas? A nie, wakuum. O kurwa. Na uliasz tylko. Podziwiam. Ile czasu musimy leżeć, żeby spalić kilogram tłuszczu? Kilogram tkanki tłuszczowej to 7800 kalorii, czyli ponad 2 dni mojego jedzenia. A tak swoją drogą polecam. Godzina leżenia to spala na około 80 kalorii, więc do spalenia kilograma tłuszczu potrzebujemy 98 godzin leżakowania. To jest tabletka na porost pupy kupię. O, to jest Monika Goździalska. Tam też like a virgin. Ona jest trochę tak pierdolnięta, ale pozytywnie, nie? W sensie ja nieraz śledziłem jej story. Znaczy ogólnie ją obserwuję na Instagramie. Zabawna to jest postać. Bo tak je reklamowałaś. Przed wzięciem tabletek poszłam do ginekologa, mówi kurwa, no nie. No nie i nie jest pani nadal po prostu nic. Poszłam po miesiącu brania, też nie. Pupa nie urosła. Dlaczego? Reklamacja do producenta, a nie do mnie. Ale podobno z Instagrama wynika... Ale kurwa, ty głupia jesteś, Boże. Co to jest, że reklamacja do Instagrama albo do firmy, kurwa, bo to nie moja wina. Tu, ale kurwa, ty to polecasz, no ja pierdolę. To wiecie, jak się ktoś pod czymś podpisuje, bo te influencerki są kurwa za głupio i one nie ogarniają tego, że jeżeli coś się reklamuje, to znaczy, że ta osoba uważa, że to jest dobre i to na przykład stosuje i to działa, a nie, że dostaje kurwa pieniądz na torebki Gucci, Srucci kurwa i Louis V chujgowi. No to kurwa no nie, no po prostu kurwa no nie. Także Monika, dobrze, jazdę z kurwami.
Czy zdarzyło ci się kiedyś zjarać zanka po tygodniu? Kurwa, jakie efekty. Nie, ale sam pomysł wcale nie... Mienie. Kolega mówił. Piersiewne zawierają substancje, które mogą łagodzić zakwasy, a także pomagać w procesie regeneracji. Tylko zamiast dżonka polecam skorzystanie z olejków CBD. Ale olejki CBD nie działają tak samo jak marihuaninem. O, znowu pani z ogródka, znaczy nie wiem, czy to jest w sumie ta sama, czy inna, ale no dobrze. Czy wiesz, że praktykowanie pozycji tygrysa przez minutę dziennie przyspiesza metabolizm, to jest uwagi, rozgrzewa, rozciąga kręgosłup, poprawia trawienie, łagodzi stres i rozluźnia ciało, niweluje ból pleców. Nie wiem, mi to by rozjebało plecy totalnie, także nie polecam. No nie, pani Ksenia kurwa wymiata w chuj, nie? Mówcie co. Branża fitness jest jednym z najbardziej zakłamanych miejsc w internecie, na jakie możesz trafić. Zgadzam się, w ogóle kurwa branża jakakolwiek influencerów jest zakłamana w kurwa. Dlatego nie mam znajomych. Co ty pierdolisz? Metoda odżywiania, która pomoże ci schudnąć. Jedz. Jesz późno śniadania. Nie masz czasu na 5 posiłków. Od rana do południa pijesz kawę, herbatę, napoje zero. No tak, no jakby wszystko się zgadza, git, za dużo efektów, tylko mi się pierdoli w oczach. This is a normal bicep. This is yours. This to jest normalny bicep, na ten twój git. Mam 35 cm, a w łapie 42. Redukcja trzyma nam się masę ciała. Czyli załóżmy, odchudzamy się, lecimy z redukcją i w pewnym momencie, pomimo deficytu, waga stoi. Po pierwsze, nie panikować, bo jeżeli ciągle się deficycie, cały czas będziesz chudnąć. Jakby fizjologii nie da się oszukać. Dobrze. Ale są pewne zabiegi, które mogą pomóc wam uporać się z tym, że wasza masa ciała stanęła. I teraz w ogóle dlaczego ona stanęła? O co chodzi? Jest szansa, po pierwsze, że nie jesteś... Jest szansa wyruchać szympansa. W deficycie kalorycznym, czyli schudłaś kilka kilogramów. Dobrze, zgadza się. Zmniejszyłaś swoją potrzebę ograniczoną. I to wszystko złączone do kupy sprawiło to, że po prostu masz mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne i twój deficyt nie jest już takim deficytem, jaki był na samym początku. Dodatkowo może być też sprawa retencji wody. To jest w ogóle potężny... No bo jest ona dobrze gada. Swędy ryby? Jak najbardziej. Kurwa, on z Polski jest. Nieźle. Nieźle. Przestać się garbić. Znaczy zależy z czego wynika wystający brzuch. Jak z nadmiaru tłuszczu, to nie pomoże. Ani trochę. Ciśnieniami niestety nie za bardzo możesz poprawić swój biust, bo to głównie jest tkanka tłuszczowa. Jednak możesz nieco wzmocnić mięśnie piersiowe mniejsze, które sprawią, że cały wygląd twojej klatki piersiowej będzie nieco jędrniejszy, bardziej uniesione będą piersi. Zaraz ci pokażemy, jak to zrobić. Pierwsza propozycja, wyciskanie hantelek dużym skoczem. No ćwiczenia na klatkę, jak najbardziej pod sztangą, dobra robota. Bardzo dobra robota to jest. I zgadza się, to jakby jak to ma zachęcić kobiety do robienia klatki piersiowej, jak najbardziej, kurwa. Prosty sposób na redukcję kilogramów, który nie będzie wymagał od ciebie żadnego wysiłku, bo i tak robisz to na co dzień. Mianowicie chodzi o najzwyklejsze picie wody. W tym badaniu uczestnicy, którzy pili wodę przed posiłkiem... No tak, no zgadza się. Generalnie prawidłowe nawodnienie u wielu osób może spowodować spory ubytek tkanki tłuszczowej, aczkolwiek nie ma co ukrywać, że te przemiany, co tam były, no to jakby samo picie więcej wody nie wystarczy. No joj. Ale głupota. Nie rozumiem. O co chodzi? No rzeczywiście na brzuchu, dobra, jebać. One more this? Do this. Nie wiem dlaczego w drugim ćwiczeniu miał chwyt młotkowy. Dziwne. No ale ogólnie to tak. Pokazał po prostu trzy ćwiczenia, czyli w normalnej pozycji bicepsa, w... potem była
wydłużona, rozciągnięta pozycja bicepsa, a potem skrócona. Zgadza się. I na koniec lecimy z... To jest kurwa król estetyki. Siemanko, dzisiaj trzy rzeczy, które hamują wasz progres. To jest jedyna osoba, która udaje Zyza, którą lubię. Dajcie mi znać w ogóle w komentarzu, co to się stało, że nagle Zys kurwa po tylu latach, bo ja pamiętam, że jak ja zacząłem ćwiczyć, to on wtedy był hype na niego, bo on dopiero co tam zmarł i wiadomo, że ktoś umiera, to zawsze jest hype na tą osobę i nagle po paru latach kurwa ludzie się obudzili w Polsce, o kurwa, była taka osoba jak Zys. Wydaje mi się, że to stalowy szok nakręcił, ale nie wiem szczerze mówiąc, skąd nagle kurwa ludzie to wyciągnęli. Mycie się. Ja się nie myję i wiecie kim jestem. Sami zdecydujcie. Kontakt z kobietami. Nie myślicie wtedy o samej siłowni, tylko myślicie też o kobietach. Przez sens, tak, nie myślicie o kobietach, kurwa, myślicie o siłowni. Szkoła? I o kolegach. Pamiętajcie, że najbardziej prawdziwa męska rzecz to stosunek dwóch mężczyzn, nie? Nie chodźcie do szkoły. Szkoła zabiera wam czas, który możecie poświęcić na siłownię. Dokładnie tak. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Niech będzie 40 tysięcy wyświetleń pod tym odcinkiem, to kurwa lecimy z 21, który też może będzie specjalny. Może też coś wymyślimy. Oczko akurat 21, fajna liczba. Prawie jak 6-9. Także tego. Klocki Lego, zostawcie komentarz na pewno. I widzimy się w następnym odcineczku.